dalej, Lucek. Musi się udać. Ale wdepłem. Nic, ale może jakoś to będzie. Jest chata, ale nic nie ma obok mnie. Leżę na boku. Dobra, to ja może tam do ciebie lepiej zajadę, co? Mhm, jeszcze nie straciłem ładunku, może nie wszystko stracone. Chyba, że nie masz żurawia, to byś się mógł zeprzeć im. Mhm, ale nie mam. Właśnie. Ale jeszcze mi silnik nie zgasł. Jeszcze mógłbym coś zdziałać, może wyciągarką. Spróbuję. Jak ja w ogóle pojechałem, to jest zabawne. Boże. Dalej. Kurde. Do tego warsztatu zajechałem. To mnie zostawiłeś. No dobra, a czemu ja tak jadę i po co? W jakim celu? Jeszcze nie. To ja nie wiem. Dawaj. No dalej. Wow, odwróciłem się! O kurde, jaki sukces. Brawo, Luce. Niemożliwe, no. To było dziwne. Okej, znowu się odwracam. O, zajebiście. Okej. Spróbuję jeszcze raz to powtórzyć. No teraz to już ci chyba nie uda. Okej. Już właśnie odkrywam teren. A? To tam jakiś typ ukryty jest. W bokach. A, teraz się odczepić. Okay. Kurczę, jakby... Nie wiem, jak to zrobiłem, ale to była masakra, jak stąd wyjeżdżałem. Kurde, a ja niepotrzebnie tak wjechałem. O kurczę, ja tu się właśnie ostatnio zakopałem. Tu gdzie jestem teraz, ale... Ja pierdzielę. O mały włos bym stracił cały towar. O dobra, widzę cię, Lucek. Człowiek, co ja tu odpierdzieliłem. Tu jest płytko, myślę. Dobra, trzeba teraz odbić ostro w prawo, tak? Tak, w prawo właśnie. Tam pewnie jakiś taki... Nie wiem... Podlina, czy jak to tam będzie? O, zajebiście, widzę tu kłody porozwalane na drodze, no to fajnie będzie, będzie zabawa. Dobra, to ja pierwszy wjadę. Okej. Okay. Oj, będzie zabawa, no. Gdzie ty jesteś? A, tu. Ej, ty nie tu jedziesz. O, rzeczywiście. Łukasz, no. Ten się zakręcił. Się spróbuję odwrócić tak, żebyś sobie przejechać. A. Musisz po mojej prawej stronie spróbować, bo... Chociaż tutaj też chyba przelecisz. Próbuj. Kurde, ale akcja. Oj. Tylko zmienię kamerę, żebym się lepiej widział. Mhm, ale chyba nie będzie problemu. Dobra, spróbuję wycofać. A, jest okej. Okay. Pięknie przejechałeś. Dobra. No i grzejemy. Ojej, ta kłoda po prawej stronie. Jedzie. Bo jak ja już się zatrzymam, to tylko raz. Aha, no. Dobra, spróbuję jedynkę plus zaraz wbić. Wow, to już tu. Wow. Jedź, man. Ci się udać. No. Jedynka plus. Widzę cel. Zjedź na lewo. Okej. Co to będzie? Ciekawe, ile dowiozę kłód naraz. Paliwa mało zostało. 72 litry.
Ojej, to rzeczywiście. Ale dojadę. Jak? I co? Się ustawiam, czy co? 6 punktów. Nie ma tam nic dookoła, żadnej fury? Nie. Może ja pojadę to od... To chociaż kurczę, to odkryć. Dobra. To ja pojadę już do tego. A Mateusz tam nie da się tego... Aha, bo to jest drzewem w sumie. Dobra. Lepiej nie. Jadę coś sobie od... w takim razie. Coś tu odkryłem, ale nie za wiele to dało, wiesz? Aha. Ups, ups. Where? My się z gracją stuknęli. Mhm. Okazuje się, ludzku, że tutaj można było stosunkowo wcześniej, o wiele wcześniej skręcić. No co ty? Z tego co teraz widzę, wiesz? Ja właśnie tak spróbuję. No. Widzę. No, faktycznie. Ja w takim razie jadę po paliwo. Wow. Paliwo już mi się na czerwono świeci. Rudę. No, obyś dojechał, panie. No, będziecie mnie ciągnąć jak ja ciebie. A ten wóz już będzie ciężko. Już tak, nie wiem, co miaja. Ja mam tu tylko 108 litrów, tak samo. Ja mam 149. Ja mam 59. Damy radę. Pewnie, że tak. Już z tym, palę teraz 7 litrów na ten, na minutę, to co to jest? Przed chwilą paliłem 23. Ty pojechałeś. No, lepiej nie jedź za mną. Bo ja chcę jak najkrótszą drogą dojechać do paliwa. Aha, no dawaj. Nie wiem, co z tego wyjdzie, tak naprawdę. O, jest i cel. Super, i chyba będziemy mieli go zakończonego w takim razie. Szkoda w zasadzie, bo to jest najłatwiejszy cel. Dokładnie. No. Też mi się pali zająć na 8, ale... Chyba, że cel również jest zbugowany. No. Każdy sobie będzie musiał to wodzić. No to będzie zajebiście. A, punkty za ładunek rozładu. Twój pojazd nie przewozi żadnego ładunku. Tyle osiągnięte. Dostarczono 0 na 8. Kurde. Ale jaja. To każdy sobie tutaj musi być, nie? Jak dostarczono 0 na 8? Nie wiem. Ja mam na mapie 0 na 8, a wy ile macie? Nie wiem, zobaczę. Te 4 wasze przywiezione, czy? 6 było. No to 6, no. Kurde, jak to przyczepa mi się załadowała, śmiesznie, błotnie na to. Nie polecam tej drogi, którą pojechałem teraz, no nie. Gdzieś 7 litrów mi zostało. Dam radę. Pewnie pojechałeś tą, co ja przyjechałem. Nie chciałem ci zajechać na czołówę. A wiedziałem, no, że jak się zatrzymasz, to tylko nie, raz. Nie, tutaj było ten, tutaj nie było grząsku, wiesz? Nie, ale już się jakoś wydostałem, spoko. Słuchajcie, bardzo mnie niepokoi to, że nie mamy tu żadnego pojazdu. Co to za impreza? Właśnie, powinny być tu już dawno jakieś 8 kółek, a tu dupa. A, może gdzieś jest za krzakami, a my tego nie widzimy. Myślisz? Na pewno. Coś tu musi być. Pojadę chyba odkryć ten prawy górny róg. Mhm, próbuj. I zobaczymy. A ja jadę po paliwo. Gdzie to jest to paliwo? Gdzie to paliwo jest? Tu. Dobra. To jadę sobie tankować. Ktoś tu wiesz, że ma ten asfalt? O, siemanko. Jestem no witam, witam. To rura w takim razie. Jasne.
39 litrów mi zostało, ale palę tylko 2 na minutę. Ja 85. A, bo ty żeś się tam namotał. Mhm. Teraz dlatego. Ale prędkość, zabójcza. Wow, no nie do pomyślenia, co nie? Ja już czwórkę wbiję. Czekaj, to ją powoli wybijaj, bo tu gdzieś trzeba skręcać zaraz. To chyba tu, gdzie ja teraz tutaj widzę, nie? No, to tutaj, gdzie ja. Czy nie? Czy tam, gdzie ty? Chyba tam, gdzie ty lepiej. To może być tutaj, gdzie ty i tutaj, gdzie ja. Ale bardziej tu, gdzie ty, bo u mnie są jakieś góry, chmury, drzewa i dzikie węże. Jadę tu, gdzie ty. Dobra. Ja mam talent do wpierniczania się w poważne telepaty. Ja mam talent do wpierniczania się w kamienie. Ja się widzę. Ale nie martw się. Ale o, tutaj idealnie jest. To sobie sekunda. Jesteśmy. Tak. A co mnie tu trzyma, cholera? Nie wiem. Co tu się dzieje? Nie, żebyś ty wiedział, jakiego ja mam głaza pod sobą. Ważne, że masz mnie za sobą. O, tak właśnie na tym głazie się zatrzymałem. Lepiej... Gdy jesteś za mną, czuję się bezpiecznie. Wow. Whatever, man. Pojazd zatankowany automatycznie, jest super. Dobra. Nie, no nawet tutaj nic nie ma, wiesz co chodzi? Wow. Tutaj brak dodatków na paliwo. No jak pięknie. Ty, tu jest droga asfaltowa. No jest, kawałek. Czekaj, ukrywanie, Łukasz zdobywa to. O, ja mam fajnie, dostarczono 0 na 8. Zajebiście. A tak samo. Czyli co? Zbugowana mapa? Warsztat 0 na 4. Ciężko wyrzucić. No nic, nie przejdziemy tej mapy w tym roku, jak będziemy takie postępy mieli. W każdym razie ja tu cisnę na to ukrywanie nade mną. O, jest pojazd, panowie, jest What? Pojazd. Jaki? C4320. To jest ten chyba ale ukryty. Ale ukryty skubaniec. No. Ja jadę na asfalt. To jest ten ośmiokołowy? Chyba tak. Nie, ja nie rozróżniam też. Ten największy taki potwór. Nie wiadomo. Zaraz zobaczymy. Ja tam jadę już na asfalt wyjeżdżam. Cofam się w ogóle, skąd przyjechaliśmy do stacji. Cofnij się, ja pojadę tędy, też mam jakiś asfalt. No i chyba ukrywanie tam zrobisz, nie? A wiesz co? A nie, bo to jest daleko. Chyba się coś zbugowało z tymi, kurczę, dostarczeniami i tak dalej. Dobra, ja muszę... tego w Sapolcie, kurczę, zbesztać. Chyba co? Ja muszę zobaczyć najpierw tam ten pojazd. Odjeżdżaj! To jest taka wielka ciężarówka? Zaraz zobaczę, co to jest. Łukasz? Co? Ty już tam jesteś przy tym, tak? No tak, wiesz, znaczy na razie przy tym odkrywaniu. Jeszcze nie bo jest. Bo tu głęboka woda jest. Kurczę, co to jest? A. Kurde. Zobaczymy. No jestem ciekawy. Bo jeśli to jest ten duży pojazd, to znaczy, że będziemy mogli przedrzeć się przez rzekę. Tym dużym to wszędzie się przedrzemy. Tym, że oby to był ten. Właśnie. A jeśli to jest ten taki żółty? No, albo inaczej, ten kamaz, nie? To by był fail roku normalnie. Kurde, no. Byśmy nic z nim nie zrobili. Nic. Oj, kurczę, ja się chyba stąd nie wydostanę, kurczę. Już jadę do ciebie, już jadę ci pomóc, spokojnie. To jest... Ja nie wiem jakie jest dno, bo ja tak mielę i mielę ciągle i tak... Lucek, a ty czekaj, którędy wjedziesz? To jest warsztat, ładnie chyba. Może się gdzieś tam na rozstaju. Właśnie, jadę na czołówę z tobą. Dobra, tylko trzeba tu gdzieś się wedrzeć. O, je, zaczepiłem się tam. Może tutaj, co? No właśnie. O, pierwszy będziesz, chamie. Dobra. Dawaj, panie, nie przeżywaj. Oho. To teraz którędy? W lewo czy w prawo? Lewo. Prawo jest warsztat. Zobaczymy. Nie, miałeś rację. Chodzę za głosem serca, ale rozsądek lepiej podpowiadał. Toki, drzewa, wszystko. Kurcz. O, lipcią. To mówisz, że tam ugrzązłeś w jakiejś rzece?
No. No to jest rzecz, to taki głębokie kałuże, tak pół auta mi przykrywa. Nieźle. Już jedziemy do ciebie. A nie. 5 minut później wszyscy leżymy w rzece. Znaczy w kałuży. Tak. I dziękujemy za bardzo udany odcinek. Tak. Dwugodzinny. Chociaż może coś się do vloga. To ty stoisz? Czy co to jest? Nie, to jest lutek. O nie! To nie to, nie może tak być. Ja pierdolę. Po co nam to? Obra, wyjeżdżam. Ja nie wiem właśnie. Ale co, czemu on się różni od tego, co mam na sobie? Nie wiem. Może ma tu... Cześć. Ale to jest inny trochę. Inne opony ma wygląda. Tylko coś tam. Nie opony, on ma w ogóle nadkola też inne, zobacz. Ale co on potrafi? Ja wiem, który to jest. No to ja nie wiem, czy my nie mamy lepszego. Łukasz cię by dostał przy okazji. No nie, już jadę do was. Co on potrafi? Ja nie wiem, co on potrafi. Tak, to jest ten normalny, on jest chyba jeszcze gorszy od tego, co mieliśmy. Powiem ci szczerze. O, no tak. Kto tam taki mądry stanął, no? No chyba ja. Nie, faktycznie, on jest jakiś... On się jeszcze szybciej psuje od tego. Tyle, że jest wyżej zawieszony, może przez rzekę lepiej będzie przejeżdżał. I tylko tyle. A poza tym i tak musimy nim wrócić do warsztatu, żeby załadować kłody. Dziękuję za uwagę. No i zmienić opony. Ja uważam, że chyba się pokuszę tym, aby robić kolejne ukrywanie terenu. Ale jeszcze dużo, to zobaczcie. No jest kawałek. Dobra, przejedziemy to ukrywanie terenu wszyscy. To dawajcie, tylko co by asfalt znaleźć jak najprędzej. Mhm. O kurde, człowieku. 168 uszkodzeń od razu. Choinka. Dobrze, że ci silnika nie wyłączyło. O, oj, sorry. Lekko przyjechałem. A to jest sama rama i ten. No. Silnik. To też idzie jak szatan. No właśnie widzę. Trzymaj się ramy. Gdzie ja pojechałem? Ja też nie wiem. Dobra, jakoś się stąd wyjedzie. Chyba. A co tutaj jest? Patrz, a tu stoi, kurde, 5 czołgów. O kurde, super, ja mam 433. Ja mam 433 szkodzenia. A czekaj, my się możemy tym naprawić przecież. Przecież Łukasz ma naprawę. A nie, no, ja nie mam... naprawę, bo nie mamy ten, nie mamy koła na dachu. Aha, no tak. Ja mam koło i przyczepę. Ile? Kucek, ty wiesz jak jedziesz? No teraz muszę w lewo odbić. Czekaj, ale ukrywanie to jest... Dobra, spróbujemy w lewo. Oho. Ja mam 65 litrów, nie mam paliwa. Mało masz. Czemu ja tak dużo... Ej, ten samochód miał mniej paliwa na starcie. No miał mniej paliwa i miał uszkodzenia jakieś tam. Ha. Czyli ktoś go po prostu zostawi na pastwę losu. Jakiś zły człowiek. Rosyjskałem ją. Albo leśniczy. No. Jakiś tam. Okej. Ale dymi za mną, masakra. Ledwo zipi. Czekaj, tu coś jest. Patrzę. Nie, to jeszcze nie. Jaki drift, widziałeś to? No, rzuca dupę mu strasznie, nie? Jak nie ma nic naciążone. No nic, ten pojazd tutaj chyba nic sobie nie zdziałamy na tej rzece, szczerze mówiąc. Chociaż on jest, właśnie, on jest wyżej zawieszony, to nadkola, jak zobaczyłeś, ma inne, ale rzuca nie. Strasznie, ja tutaj bokiem jadę normalnie po zakręcie. Dobra, tu chyba trzeba odbić. Ojej. Tu jest jakaś chata w ogóle leśniczego tego, co zostało i ten pojazd. Może bym zapukał do niego i zapytał się, czy nie chciałby swojej zguby. Tak. Tam jest w ogóle drugi dom, to jest chyba jakaś osada, albo dom żony, gdzie zostawia swoją.
Ej! Gdzie ty pojechałeś przez te kamienie? No właśnie... To nie jest chyba dobry... Co to jest? Dobra, już widzę tu... Tu jest jakiś pojazd! Ej, man! O. No! Tu jest jakieś... Co to jest w ogóle? Ty, tu jest ten wielki kurcze czołg! A gdzie jesteś? Ja pierdziele! Ej, czekaj, no, bo ja po... Już wygraliśmy grę! Ja po jakiejś rzece normalnie jadę. A czemu ty tak jedziesz? A ty jechałeś po rzece? Nie wiem. Dobra, patrz co ja mam. Ja już odkrywam teren wam, bracia. O! Jest jeden problem. Ten pojazd nie ma paliwa. Kurde. Ale chwileczkę. Można go odholować? Można, tak, możesz go do warsztatu. Chwileczkę. Warsztat. Na. Ho, ho, ho! Dobra, mam nowy wóz. Ej, aha, tam jest jeszcze kawałek nieodkrytego terenu. Nie zdołałem. Kurde, mogę tam dojechać ten drugi pojazd. Ej, właśnie, no mogę zmienić teraz sobie. Ale ktoś... tutaj jest cały czas odkryte wszystko. Już odkryte? Tak, wszystko. To ktoś wjechał. To... Ej, to jeszcze jeden. Aha, ukrywanie. Coś tam jeszcze nie. Cel. Drewno. Jest i czołg. Dobra, wiedziałeś, że gdzieś tu musi być, nie? Coś mi tak świtało. Jesteś w warsztacie? Tak, jestem w warsztacie i w ogóle zajebiście jest teraz. Tylko jest jeden problem, bo w sumie dostarczamy drewno do tych celów, ale co nam to właściwie to daje? Bo nic nam to nie daje. To powinno Pani się to wyświetlać. Prawie. To powinno się wyświetlać, coś jest zbugowane. Coś jest nie tegas. Więc... Panowie, słuchajcie. Gra się naprawdę przyjemnie, ale przychodzi czasami w życiu taki moment, trzeba zająć się sprawami doczesnymi. No co? Rozrywce powiedzieć na chwilę stop. No, trzeba się zająć sprawami doczesnymi i kończyć ten odcinek, tą nierówną walkę. Bo coś się w ogóle zbugowało z grą, nie wiem o co chodzi. Ale przynajmniej dobrnęliśmy do tego, by odkryć chyba najlepszy pojazd w grze, którym dojedziemy chyba na kraniec Uralu. A i o to zasadniczo chodziło. I o to chodziło, właśnie. Czekaj, można go jakoś stuningować? Przepraszam. Zobaczymy, co do niego można wsadzić. Może jakieś, nie wiem, jakiś spoiler, turbo? Ja bym go obniżył przede wszystkim. Tak, glebę od razu. Tak. Hydraulikę. No. Kurde, pojechałem trochę do przodu i do tyłu, od razu 8 litrów spalił. A, dwoziek skrzyniowy z plandeką. Nie, to zobaczy, co tu można jeszcze. A dwoziek skrzyniowe do transportu drewna z plandeką. Dlaczego? A co to jest? Dlaczego ja tego nie mogę? A nie. Wow. O. No nic, szkoda, że nie możemy zapisać gry teraz. A, nie? No byśmy dokończyli to później. Dobra, obierzmy jakieś strategiczne miejsce, co by się ustawić. Gdzie jest Łukasz? No ja w paliwie walczę, bo tutaj zaklinowałem się. A widzę właśnie. Między pięknymi drzewami. Czekaj, można to wciągnąć? Nie, muszę wysunąć. Tej małej przyczepy nie można wciągnąć, czujesz? No nie można, bo ona jest... Dobra, jedziemy. Dawaj, siłujemy się. Ty, spróbujmy. Ej, ty masz za mocny ręczny. A ty już przyjąłeś? Nie, to jest kolejny bug. No to zajebiście. Popatrz, co ja z tobą mogę robić. O, kurde. Co to było? Nie wiem, odbugowało się. O, fajnie mnie załatwiłeś. Czekaj, teraz musisz koła skręcić w ziemię, bo inaczej to nie... Jak w GTA Vice City. Tak. Ja się chyba nie wygrzebię, jeszcze mam 30 litrów i... Mój pojazd tonie.
A czekaj, a może jeszcze raz wykorzystamy bug. A ja. Czekaj. No dobra, ciach, dobra. ciach. No, dawaj szybko, bo ja się tu cały czas psuję. Kurde, nie da się wykorzystać już. Cholera, że w tym momencie to czekaj, musiało. Czekaj. Ja próbuję do ciebie. A szybko, szybko. Zmień pojazd od naczepa, nie da się. Czekaj, jest na to sposób. Lucek beztrosko leży na burcie. No kurde, i zaraz się całkiem zniszczę. A weź żurawie. Aha, nie możesz. Nie mogę, bo nie jestem żurawie, no właśnie. Mogę z kołami skręcać, tylko tyle. A. Dobra, kończymy. Kurde. Dobra, tepnijmy się pod warsztat, żeby nie było tak nieprzyjemnie. Tepnijmy się, no. Ja. No dobra. O ja. Ej, mogę się teleportować do średniej przyczepy na drzewo. Dziwnie. Nie możesz kierować. Dobra. No to ciach. Ale ten pierwszy pojazd bardziej mi się podobał, bo można było go lepiej tuningować. Tak. No tutaj to niewiele da się zrobić. Chodź jeszcze tutaj. Mateusz do przodu. I sobie zrobimy pamiątkowe zdjęcie. Jak się tu chuda wyłącza? A nie wiem, czy się da w ogóle, wiesz? Dobra, nie da się. Przeszkadza mi to. O! Tak. O. Tylko zasłania mi ta tablica śmieszna Mateusza. Dobra. No to tyle. Dziękuję wszystkim, że byli z nami przez te tutaj podboje. Oj, to był bardzo trudny teren, prawda? No, no, dokładnie. Ciężki, ciężki. Ale było fajnie się sobie pomagać, wyciągać się i tak dalej. Planować. To jest fajna gra, kurczę, może się tutaj długo, długo, długo bawić. Jeśli ktoś liczymy ma... na kolejne DLC w celu poprawy, prawda? No, dokładnie. Bo paru tutaj, fajne. Paru bajerów tutaj brakowało, typu na przykład takich, żeby można było wykonać misję, chociażby. Ta. Taki bajer by się przydał, zdecydowanie, tej gry. No, dobra, to dziękuję wam serdecznie, ja się z wami żegnam. I chłopaki też. No, no, to my dziękujemy tobie, Ludzku. Nie ma za co, na razie, cześć. Na razie, cześć.